Dzień dobry. Słowo na dzisiaj czytam z psalmu 121, czwarty wiersz oraz z pierwszego listu Piotra, piąty rozdział, wiersz siódmy. Nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. No właśnie, jak to jest z nami? Czy wszelką naszą troskę jesteśmy w stanie złożyć na Pana Boga i się nie przejmować tym, co nas martwi, tym, co nas zajmuje? Ja myślę, że tych spraw, które spędzają sen z naszych powiek, jest całkiem sporo. Nie będę wymieniał, bo to już myślę, że wielu moich przedmówców w codzienniku mówiło o kryzysie, o inflacji, o wojnie i o tym wszystkim, więc nie będę powtarzał tych myśli. Natomiast czy jesteśmy w stanie to wszystko złożyć na Pana Boga, nie zamartwiać się i cieszyć się tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi? Czy tak do końca dociera do nas to słowo z psalmu 121, że stróż Izraela nie drzemie, nie zasypia, czyli że Pan Bóg ciągle nam towarzyszy i ma na nas, zwraca na nas uwagę ciągle? Tutaj przypomina mi się taka historia, która jest zawarta w podręczniku do trzeciej klasy, w podręczniku do lekcji religii, pod tytułem Ślady na piasku. I myślę, że to jest akurat słuchaczom czy widzom codziennika biblijnego historia znana, mimo to ją powtórzę. Mianowicie człowiek, który przeszedł całe swoje życie, obejrzał się za siebie i zobaczył je właśnie w postaci śladów na piasku. I rozmawiając z Bogiem, mówi do Pana Boga: Panie Boże, widzę, że towarzyszyłeś mi przez wiele różnych okresów mojego życia, bo ślady na tym piasku są podwójne, są Twoje i moje. Ale przecież są te okresy chyba najtrudniejsze w moim życiu, kiedy widzę tylko ślady pojedyncze. Dlaczego nie było Ciebie razem ze mną wtedy? Dlaczego mnie zostawiłeś? Pan Bóg odpowiada: przyjrzyj się tym śladom uważnie i czy na pewno są to Twoje ślady? Ten człowiek, kiedy się przyjrzał, zobaczył, że rozmiar stopy jakoś nie do końca pasuje do jego rozmiaru, rozmiar tych śladów. I Pan Bóg wtedy mówi: tak, to nie są Twoje ślady, te pojedyncze są moje, niosłem Cię wówczas na swoich ramionach. I to jest taka historia może trochę banalna, może trochę taka lukrowana, ale jednak pokrzepiająca i dająca do myślenia. Moi parafianie, którzy przeszli przez różne koleje życia i różne doświadczenia, czasami niezwykle trudne, mają za sobą, też często mi mówią, że ta historyjka, choć nie biblijna, ale jest dla nich ważna, bo przypomina im o tym, że przez trudy, przez niedole Pan Bóg przenosi, pozwala przejść. Czyli nie zasypia ten stróż Izraela, ale nad nami czuwa. I naszą troskę możemy na niego złożyć. I może oczywiście nie wszystkie nasze zmartwienia będą rozwiązane, nie wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieni się w zupełnie inną rzeczywistość. Ale może warto w modlitwie Panu Bogu nasze, tak samo jak radości, to i tak samo troski powierzyć. Może warto pamiętać o tym, że Pan Bóg nas nie zostawia, choć czasami nam się tak wydaje i czasami pytamy: Boże, gdzie jesteś? Czemu Ciebie nie ma ze mną? Czemu mi nie pomagasz? I dlaczego w tej ciemnej dolinie jestem sam? Myślę, że warto jest po prostu najzwyczajniej w świecie Panu Bogu zaufać, powierzyć to wszystko. Nie będziemy od naszych zmartwień zupełnie wolni, ale myślę, że z Panem Bogiem, który nas przez trudy przenosi, będzie o wiele, wiele łatwiej. Tej ufności i tej postawy Wami sobie gorąco i z całego serca życzę. Życzę też dobrego, błogosławionego i radosnego, uśmiechniętego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.